Tak jak w zeszłym roku, tak i w tym postanowiliśmy przegrać już nie na Ucok, a na Poland Rock Festival. Jest tu nieziemsko, ale w końcu, tak jak powiedziałem w poprzednim swoim materiale, okres wakacyjny to okres różnych wyjazdów, gdziekolwiek nam się wymarzy, ale również to czas festiwali, przeróżnych. Właśnie, festiwali czas zacząć, tak samo jak i Poland Rock Festival. Cześć! Przystanek Poland Rock w Kostrzynie, województwo lubuskie, odjazd! Jedno podstawowe pytanie. Zajebiście się bawi. Mega! Dziękuję, wystarczy! Bo Woodstock to jest takie miejsce, jak z hasła Leszka z tego roku. Wolno być sobą. Przez 3 dni to jest inny świat i czekasz na to cały rok. 5 lat sam jeżdżę. Jedź ze mną na Woodstock. Nie chciał, w końcu się przemógł. I kurwa, bawi się. Spełnienie marzeń przy tym, co tu się dzieje, to jest pikuś. Naprawdę, to jest pikuś, naprawdę. To jest naprawdę pikuś. To jest najlepsze, co się zdarza w życiu. Nie mam w tym roku urlopu, wobec czego... No cześć. Na przykład takie rzeczy też się dzieją. No i to jest mój urlop najlepszy na świecie. Gdyby nie Poland Rock Festival, to jaka mogłaby być jeszcze inna nazwa? Coś, że miłość, spokój, szczęście. Bimber Festival? Beer Festival? Nie, teraz żartuję. Tok 2. Nieważne jaka by była nazwa. Nieważne jaka nazwa. Nieważne. Najważniejsze jest to, co się tutaj dzieje. Chodzi o to, jak ludzie przyjmują. Jakby to się nawet nazywało Różowy Pingwin, to i tak by było wykurwiście. Dokładnie, o to tutaj chodzi, o to dokładnie. Tutaj chodzi. Panowie, żartuję. A nie, no Poland Rock, oczywiście. Ale Bimber Festival brzmi nie, okej. Okay. No Bimber Festival jest okej. Okay. Czyli zostajemy przy tym, tak. Jedna nazwa, jedno słowo. Jedno jak słowo? Mogła być to nazwa? Love Festival, bo tu każdy się kocha. Dziękuję, my Ciebie też kochamy. Dziękujemy bardzo. Festiwal ten wyróżnia się jeszcze jednym bardzo ważnym powodem. Takimi właśnie tabliczkami, jak można dostrzec, czyli free hugs, darmowe przytulanie. Cześć, miło mi. Cześć. Chciałbym was od razu zapytać, po co są te tabliczki? Żeby zbierać darmowe przytulanie od innych i od... no, zachęcać i poprawiać nastrój innym osobom. Odrobina czułości. Odrobina czułości i miłości. Chyba o to w tym chodzi. O to tak chodzi ładnie. W tym festiwalu. Miłości. Oprócz tego, co państwo widzieli kilka chwil temu, na tym przystanku, na przystanku Poland Rock Festival, można natknąć się też na pogłębienie wiary, czyli na przystanek Jezus. Dzień dobry. Z nami twarzą twarz spotkały się. Dlaczego pani tutaj przyjechała? Lubię tu przyjeżdżać. Ale specjalnie na przystanek Jezus? Na przystanek Jezus. Tylko na to? Nie tylko. A na co jeszcze? Do ludzi z przystanku już nie Woodstock, już Poland Rock. No jak ktoś jest wierzącym, jak ktoś odkrył Pana Boga w swoim życiu, doświadczył Go, to bez względu na to, w jakim się znajduje miejscu, Chrystus jest z nim i powinien tym Bogiem żyć, prawda? Więc my jesteśmy tutaj, bo jesteśmy na przystanku Jezus i jesteśmy tutaj po to, żeby wychodzić do naszych braci i sióstr i dzielić się z nimi naszą wiarą. Także, a to, że mamy takie możliwości, że gramy na instrumentach, śpiewamy, no to wykorzystujemy to jako naturalny środek do tego, żeby się z ludźmi porozumiewać. Nie boicie się tutaj chwaląc Pana pośród innych ludzi, no którzy zapewne... Różne rzeczy dzieją. Tak, różne się rzeczy dzieją, szczególnie w dzisiejszych czasach. Na razie żadnych złych rzeczy nie doświadczyliśmy. Czujemy się jakoś zaopiekowani przez Pana Boga, więc jakoś specjalnie lęku nie mamy. Tym bardziej, że jesteśmy całą brygadą, całą wspólnotą. Panowie, jesteśmy na jednym z najbardziej szalonych festiwali w tym roku. Jesteśmy. A co wam się najbardziej podoba? Mi podoba się wszystko. Podoba mi się to, że jest tyle ludzi. Podoba mi się, że są tacy zajebiści ludzie. Podoba mi się to, że ten festiwal tworzą właśnie ludzie. Coś, czego nigdy nie sądziłem, że zrobię. Aczkolwiek
mocno. Jestem cały.